Siemka, z tej strony Dawid i witam Was na moim kanale Forum Space Digital. Chciałem Wam zaprezentować wymianę szczęk hamulcowych, cylinderków i ogólny serwis szczelnic hamulców w samochodzie Renault. Będzie to Renault Captur. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Na wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować, że jesteście w zeszłym tygodniu. Jestem bardzo z tego szczęśliwy, ale kanał w zeszłym tygodniu osiągnął liczbę 3000 subskrybentów. Także dzięki bardzo, że mnie wspomagacie, dzięki bardzo, że jesteście. Plan na ten rok, uwaga, jest 10 tysięcy subskrybentów. Jeśli to osiągniemy, to będzie super. Jeśli Wam się filmiki podobają, to nie zapominajcie o łapkach w górę, nie zapominajcie o komentarzu. Zapraszam też nowych widzów do subskrypcji mojego kanału, abyście byli ze mną na bieżąco, abyście mogli się dowiadywać nowych rzeczy, nowych trików i tak dalej. Dobra, nie przedłużając, pamiętajcie o tym, podbijam rękawy i zabieramy się do roboty. Zaczynamy. Auto Renault Captur, podobnie też jest w innych Renault. Zobaczcie, luz taki, leciutko paluszkiem go ciągnę. On idzie, można powiedzieć, prawie do góry, bez żadnego odporu lata. I tu przy górze dopiero jest troszeczkę mocniej. Zdejmiemy koła, zdejmiemy bębny i zobaczymy, co się dzieje. Zaczynamy od ściągnięcia koła. Zabezpieczającą śrubę oczywiście poluźniłem jako pierwszą. Jak możecie zauważyć, koło kręci się z oporem, czyli coś ewidentnie jest na rzeczy. Odkręcimy śruby kolejne. Kolejno musimy się pozbyć tego tutaj kapsla. Do tego użyjemy przecinaka i młotka. Zdejmujemy kapsel. Kapsel ściągnięty. Następnie tutaj duża nasadka i poluźnimy ten bęben. Nasadka 36 mm. Odkręcamy. Nakrętka odkręcona, pukamy mocno, energicznie tutaj w rant bębna. Uważać, aby ta rdza nie odprysła Wam w oczy i też można użyć okulary ochronne, nawet lepiej. Teraz, jak możecie zauważyć, bęben się troszkę obluźnił i swobodnie się obraca. Nadal mi go trzyma, czyli musimy poluźnić napinacz od szczęk hamulcowych. Ten napinacz znajduje się w środku w bębnie. Będziemy mieli dostęp przez ten otwór od śruby. Kolejno musimy poluźnić napinacz, czyli taką latarką jednopunktową. Świecimy w otwór. Jednocześnie zwykłym prostym śrubokrętem wprawiamy napinacz w obrót. Musimy sobie poświecić, tak abyśmy widzieli, gdzie jest napinacz. Napinacz jest ciężko obrócić w tym modelu, więc czasem, gdy jest ciężko go obrócić, prosimy drugą osobę, aby wsiadła do samochodu i nam nadusiła hamulec. Nadusiątoś. Hamulec jest naduszony, wtedy napinacz jest bardziej swobodny do obrócenia. Takimi oto ruchami luzujemy napinacz z szczęk hamulcowych i wtedy te szczęki schodzą się do środka i będzie możliwe ściągnięcie bębna. Robimy tak z dwóch stron. Pamiętać, że jeśli naduszacie hamulec,
Jeśli prosicie kogoś o naduszenie hamulca, musicie poluźnić napinacz z obydwu stron, bo jak będzie ściągniecie bęben z jednej i pójdziecie do drugiej strony, to wtedy szczęki wam się rozejdą, jak ktoś naciśnie hamulec, tłoczek wam wypadnie z cylindra hamulcowego i będziecie mieli lipę. Także poluźnić najpierw z dwóch stron, dopiero się zabrać za ściąganie bębna. Puść, Antoś. Hamulec teraz jest luźny. Przywalamy młotkiem. W tych modelach często jest bardzo ciasno osadzone łożysko na tym bębnie, czyli najlepiej jest użyć ściągacza. Taki oto ściągacz. Nie jest on jakoś specjalnie drogi, więc warto go sobie zakupić na taką robotę. Wkręcamy śruby tu z jednej i z drugiej. I tutaj tą dźwignią na końcu będziemy wkręcać. I to nam powinno ściągnąć bęben. Pamiętajcie, że jeśli jest za ciasno ten bęben i użyjecie takiego ściągacza, rozerwiecie szczęki. Tak samo pozwyrywacie te piny i tak dalej. Także miejcie pewność, że bęben jest poluźniony na napinaczu. I dopiero później zabierzcie się za ściągnięcie. Dobra, miałam ściągnięty bęben i przejdziemy do sprawdzenia, co tu jest nie tak. Bęben ściągnięty. W tym miejscu znajduje się ten napinacz, jak możecie zauważyć tutaj, czyli jeśli chcemy poluźnić szczęki, to tutaj od spodu przez otwór do śruby, przez bęben obracamy ten oto krążek, że tak powiem, tutaj w dół, a jeżeli chcemy napiąć, to musimy go po prostu ciągnąć do góry, obkręcać. Przechodzimy teraz do analizy szczęk hamulcowych. Szczęki są grube. Jeśli takie grube są, to by było ok, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Ta jest ok, a ta cała tu szczęka nam odchodzi. Czyli to jest obie szczęki na obydwóch kołach do wymiany. Zobaczcie, co się dzieje z cylindrem. Jeżeli uważajcie, żebyście nie wypchnęli sobie tłoczka tutaj na zewnątrz, żeby wam nie poleciał, ale ten jest całkowicie zapieczony, go nawet nie idzie ruszyć ani z jednej, ani z drugiej strony, czyli tłoczek, cylinderek do wymiany, szczęki do wymiany. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy zaciągniemy hamulec ręczny. Antoś do góry. Dobra, i teraz spróbuj na dół. Zobaczcie. Ta dźwignia tu jest zapieczona w tym miejscu. Ona nie powraca do swojego punktu. Ona powinna powrócić tutaj, gdzieś powinien być ten cypelek, tutaj się o to opierać. Linkę hamulcową możemy tutaj wyczepić, sprawdzić ją tak samo ręcznie do góry i na dół i wtedy ją sprawdzimy, czy linka chodzi ok, ale tu jest to skorodowane i to trzyma. Linkę ja tu mogę zobaczyć, że jest luźna. Tu linkę mogę sobie swobodnie pociągnąć. Widzicie? Luz jest na lince w tym wypadku, a dźwignia dalej nie doszła. I teraz jak ja popcham tą dźwignię śrubokrętem, to widzicie? Dopiero ona dochodzi. Przejdę do drugiej strony i wam pokażę, jak to na drugiej stronie wygląda. Jesteśmy z drugiej strony. Zobaczcie, ten cylinderek jest lepszy już, on się chowa, kiedy go nacisnę, i ten tak samo, tak, czyli jeśli go ja naciskam, on wychodzi sobie i wchodzi bez problemu. Co do szczęk, ta jest ok, tu jest ok, tu jest ok, a ta to samo,
widzicie, odchodzi całe. I szczęki wymieniamy, dźwignia to samo. Zobaczcie, jaka szparka tutaj się zrobiła. Odtąd dotąd jest parę centymetrów, tam z 2 centymetry, półtorej może, parę powiedziałem, no nie parę centymetrów, ale z półtorej, 2 centymetry. Do góry ręczny. Na dół. I tak samo nie powraca. Linkę jak sobie wezmę, to zobaczcie, co się dzieje. Linka luźna, ręczny, muszę tutaj wziąć dźwignię, popchnąć na chama, bo tu jest skorodowane. Czyli wymieniamy cylinderki, wymieniamy szczęki, czyścimy tą rdzę. Czyścimy rdzę, którą możemy, czyli tą tutaj, ten rant. W taki sposób opłukujemy młotkiem, okulary ochronne oczywiście, aby ta rdza nam odeszła. Teraz wam pokażę, co zrobić z hamulcami bębnowymi. Nasze bębny hamulcowe. Zobaczcie tutaj, ile tej rdzy odpękło, jak tak pukałem. Pukamy dookoła, aby ta rdza odpadła. Tak samo tutaj ta rdza na tym rancie. Kolejno tutaj znajduje się rant dookoła, przez który ciężko założyć bęben na szczęki hamulcowe. I przy kolejnym serwisie by był ten rant większy i większy. To tak samo powoduje złe nadstawienie szczęki i złe hamowanie, bo rant szczęki haczy o to i nie może w pełni pracować, czy dolegać do tej powierzchni tutaj bębna hamulcowego. Używamy taki pilnik na wiertarkę, na wkrętarkę i dookoła ten bęben ładnie wyczyścimy. Ja to zrobię tak, żeby to ładnie wyglądało. Całe oczyszczę młotkiem, później tym pilnikiem na wiertarkę, tak żeby tu było płaściutkie, żeby tego rantu nie było. I wtedy przejdziemy do założenia nowych szczęk hamulcowych i wymiany cylindra. W tym miejscu prosiłbym Ciebie o subskrypcję mojego kanału. Dla Ciebie to tak niewiele, a mnie zachęca do działania. Dzięki. Przechodzimy do ściągnięcia starych szczęk hamulcowych. Ja używam do tego takich szczypiec Knipexa. To jest Knipex Cobra. Najlepiej mi się z nimi pracuje. Te zabezpieczenia obracamy o 90 stopni, żeby je otworzyć. Jeszcze nie mówiłem, najważniejsze, zróbcie sobie zdjęcie, jak to wygląda, abyście wiedzieli, jak to później ma iść wszystko z powrotem, bo jeżeli robicie to pierwszy raz lub któryś raz, może być problem z jakąś sprężynką i tak dalej. Także zróbcie sobie zdjęcie z jednej i z drugiej strony, abyście mieli pewność, jak to ma iść. Kolejna, druga. Linkę hamulcową tutaj nie mówiłem chyba jeszcze, ale linkę hamulcową popuszczamy w kabinie, aby tutaj swobodnie nam się wypinała. Dobra, linka jest luźna. Przejdę teraz do wymiany cylinderka. Do wymiany cylinderka używamy 10 mm nasadkę. Tutaj jest śruba z tyłu i 11 kluczyk w tym wypadku. Najpierw popuszczamy przewód hamulcowy. Ważne też jeszcze, śledźcie, gdzie przewód hamulcowy leci i na zgięciu belki z budą jest przewód gumowy elastyczny od hamulcy, czyli go zakliszczamy szczypcami specjalnymi do przewodów hamulcowych, aby nam płyn tutaj hamulcowy nie kapał.
Jeśli macie problem z przewodem hamulcowym, z poluźnieniem tej nakrętki, że tak powiem, od przewodu hamulcowego, delikatnie to podgrzać, rozruszać lewo, prawo kluczem, wtedy WD-40 z tyłu, znowu lewo, prawo i powinno puścić. W ostateczności możecie wymienić przewód hamulcowy. Czyli tak to wygląda, tu jest taka zwykła nakrętka tutaj wkręcana, tu mamy ten przewód hamulcowy, który tutaj widzicie, przykręcamy go, odkręcamy go i wtedy gotowe. Oczyszczę to i przejdziemy dalej. Szczotka na wiertarkę, na wkrętarkę, czyścimy te tutaj styki, w których będą siedziały nasze szczęki, które będą pracowały lewo-prawo, czyścimy je z rdzy. I czyścimy tą całą płytkę, gdzie będzie nowy cylinderek. Zmywacz do hamulcy. Wszystko spłukujemy, ten osad, lub pistolet na powietrze i odmuchać. Mamy tutaj teraz stary i nowy zestaw. Nowe sprężynki oczywiście do tego. Ponownie używam tych moich szczypiec. Teraz tak, rozpinamy tutaj sobie stary zestaw. To tutaj czyścimy szczotką stalową. Miejcie pewność, że ten gwint wszystko dobrze chodzi, że to wszystko dobrze pracuje. Wsikamy tutaj białego smaru. Wkręcamy z powrotem. Dobra, czyścimy ręce, żeby nie mieć rąk od smaru. Zaczynamy składanie w odwrotnej kolejności. Te sprężynki nieraz tak powkładać, to nieraz nie jest tak hop, bo nieraz to one ciężko wchodzą. Mam mój zestaw tak złożony do połowy. Tą ostatnią sprężynkę założę sobie na samochodzie. Przechodzimy teraz na samochód. Tutaj te miejsca styku smaruję smarem. To jest smar ceramiczny. Po to, aby te szczęki się przesuwały łagodniej.
montujemy nowy zestaw pinów. Montujemy nasze szczęki hamulcowe. Tutaj, jak możecie zauważyć, też posmarowałem tą dźwignię, nie mówiłem o tym, ale tą dźwignię odchyliłem do góry smarem białym, napsikałem w sprayu i tutaj też wysmarowałem po to, aby ta dźwignia na start pracowała ładniej, delikatniej, lepiej niż fabryka i też, żeby ona się nie zapiekała. Ten smar zapobiegnie temu, aby ona się na mnie zastała raz, dwa. Mamy założone. Teraz na dół założymy tą sprężynę. Czyli wpinamy ją w jedną z jednej strony, z drugiej strony szczypcami. To przychylamy tutaj do siebie. W tą stronę będzie mi chyba wygodniej. Tutaj to siedzi, teraz linka hamulcowa. Delikatnie wszystko weszło. Kolejno zamontuję cylinderek hamulcowy. Przechodzę do montażu cylinderka hamulcowego. Jak to robię? Szczęki są ściśnięte, to jest mało miejsca na wsadzenie cylinderka, ale też jeśli cylinderek zamontujecie jako pierwszy, wtedy jedna ze szczęk może pójść w jedną stronę i wam wypchać tutaj tłoczek. Dlatego ja tutaj wsadzam gruby śrubokręt pomiędzy tą dźwignię od hamulca a szczękę, wtedy wam odchyli się lub też możecie pociągnąć ręczny do góry i to samo będzie. Montujemy cylinderek. Troszeczkę mam tutaj szczęki przesunięte. Widzicie, teraz tutaj jest szpara, czyli ten cylinderek delikatnie sobie wsadzicie bez kłopotu. Tak jak mówiłem, możecie też pociągnąć ręczny i to powinno się zrobić. Ale ja jestem zwolennikiem tutaj wsadzić sobie śrubokręt szeroki i tyle. Załapujemy śrubkę, przykręcamy śrubkę, dokręcamy przewód i odpowietrzamy układ. Powiedziałem wam, odpowietrzamy układ, ale co miałem na myśli? Odkręcamy, wiadomo, zdejmujemy te szczypce z przewodu hamulcowego, na który był zablokowany. Zdejmujemy sobie te szczypce, odkręcamy odpowietrznik, kawałek wężyka i żeby sobie skapało trochę. Musi trochę skapać i wtedy na koniec dopiero odpowietrzymy, kiedy będzie przy pomocy drugiej osoby, kiedy bębny będą założone i tak dalej. W międzyczasie, kiedy sobie kapie, bierzemy bęben, przykładamy. I tutaj w palcach czujemy od środka, że mam gdzieś mniej więcej z 3 mm z każdej strony luzu, czyli
Następnie sobie tutaj muszę ustawić napinacz. Tak jak go luzowaliśmy, tak sobie wstępnie go nastawię tak, aby bęben mi wchodził na styk. Wtedy w ostatniej fazie przykręcę bęben i ponownie go naprężę przy pomocy drugiej osoby. Teraz latarka punktowa i przy pomocy drugiej osoby w środku, tak jak poluźnialiśmy bęben, w taki sam sposób go końcowo napinamy. Czyli prosimy o drugą osobę, aby napięła nam hamulec. W tym samym czasie tutaj regulujemy kółeczkiem do góry, tak żeby bęben się kręcił swobodnie, a nie miał oporu przy kręceniu. Jeśli jesteśmy zadowoleni, zawsze możemy troszeczkę obniżyć na dół, jakby było za mocno. Jeśli jesteśmy zadowoleni, odpowietrzamy wtedy końcowo hamulce, czyli jeśli wymienialiśmy cylinderki, tak? Odpowietrzamy hamulce, czyli prosimy drugą osobę, aby też nam pomogła. Otwieramy odpowietrznik, naduszamy hamulec na dół i trzymamy, wtedy zamykamy. Ponownie sam hamulec do góry i tak powtarzamy. Pamiętajcie, że do odpowietrzenia i do naprężenia tutaj napinacza przez dziurkę, przez otwór tutaj na śrubie, bębny muszą być oba założone, tak? Bo jak z drugiej strony nie będzie bębna, to wam cylinderek wypcha szczęki i wylecą tłoczki z cylinderka. To by było na tyle. I pamiętajcie też jeszcze, że jeśli tu na wszystko będzie napięte, na koniec wtedy dokręcamy napinacz w naszej kabinie przy hamulcu ręcznym, tak aby nie było luzu. Delikatny luz, ale nie duży luz. Robimy hamulec ręczny na sam koniec, nie przed bębnami. Na koniec ręczny zaciągnięty. Sprawdzamy, czy można obrócić. Jest solidnie, nie idzie obrócić. Wiadomo, sprawdzamy z dwóch stron. Teraz ręczny opuszczony. Delikatnie się kręci, delikatny szum słychać, ale bardzo, bardzo delikatnie się kręci swobodnie, czyli jest ok. Porównujemy z dwóch stron. Zobaczcie jeszcze hamulec ręczny. Delikatny luz tutaj przy dole. Jest hamulec solidny, tak? Cały czas jak ciągniemy, czujemy opór. Nie ma wolnego luzu. Pamiętajcie też, żeby dolać płynu hamulcowego, jeśli wymienialiście cylindry hamulcowe, tak?